dobry, cześć, czołem. Dobra, startujemy. Słuchajcie, kochani, po, no dobrze, ponad tygodniu takiego mojego wewnętrznego przejścia przez, no powiedzmy sobie wprost, przez nihilizm egzystencjalny, którego to ja pierwszym wrogiem jestem, głosiłem to wszemi wobec, ale spadło na mnie to samo. Przeszedłem, musiałem się z tym zmierzyć i właśnie jestem na etapie wyjścia, więc znów będę się z Państwem dzielił między innymi, ale to pewnie będzie połowę tej mojej działalności facebookowej, też mi się powiedziało, to będę dzielił się z Państwem wiedzą na temat fizyki nieklasycznej, zgodnie z moim założeniem, że rację mają ci fizycy, którzy mówią, realizm świata opisuje tylko fizyka nieklasyczna. Czyli ona naprawdę udowadnia nam i tłumaczy, co jest co, ale udowadnia pierwszy wniosek. Jesteśmy takimi simami, taką grą komputerową w ludzi. I ta rzeczywistość, która nas otacza, tak naprawdę trwała nie jest. Jest iluzoryczna, dopasowuje się do nas, bo jesteśmy twórcami, ale bla, 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 bla. Wracam z powrotem do tego, dlatego że przejście przez ten nihilizm pewnie było mi potrzebne jako taki restart. Zresztą ja spotkałem w tych dniach parę osób, które przechodzą przez to samo, bądź przechodziły, nie wiem. Każdy sobie rzepkę skrobie, ja odpowiadam tylko za siebie. Około 10 dni z różnym nasileniem trzymało mnie to i właśnie mi to przechodzi. Dlatego, że uznałem to za wiedzę bezużyteczną. Doświadczeniem przeszedłem przez to. Ale jeżeli ja mam sobie udowadniać, że jestem tylko myślący lub świadomy, będzie lepiej. Nic. No, nieobrazowanie, niech będzie lepiej. Bo jak już mam świadomość, to już coś jest. Nie ma nic, ale tak bez obrazowania to powiem Państwu szczerze, w ogóle mnie to niczego niepotrzebne. To tak jakby miał wiedzę i mógł teraz z niej korzystać, ale powiedział, że nie wiem, nie mam czasu, nie chce mi się teraz, kiedy zabawa się zaczyna. Teraz, kiedy naprawdę wiem coraz bardziej, jak poruszać się tu i co znaczy być twórcą. No więc wracam. To chciałbym powiedzieć. Z powrotem wracam do tworzenia kwantowej rzeczywistości, do popularyzowania nowych praw fizyki, nowych w sensie takim, wiecie, no na miarę nowe są, no tak na dobrą sprawę na świecie towarzyszą nam w tej naszej cywilizacji mniej więcej od wieku, więc i to ze zrozumieniem wtedy żadnym. Teraz jest trochę inaczej, ale mamy XXI wiek i ciągle mówię, sorry, karetka gdzieś tam za oknem. Mamy XXI wiek, jest nam coraz łatwiej tą fizykę włożyć w dzisiejsze realia świata. Tak, w Wi-Fi, w telefonie komórkowym, w komputery, światłowody i tak dalej. To zaczynamy się orientować powolutku, że być może my naprawdę sami jesteśmy po drugiej stronie ekranu. I co w tym złego? Jest jak jest. Ważne, żeby wiedzieć, gdzie jesteś. Nagle spadają wszystkie świętości, cele i tak dalej. Jest gra dla samej gry. Dobra. To tyle. Chciałem powiedzieć, że z powrotem wracam do popularyzowania wiedzy.
ale już nie będę się tak rzucał. Ci, którzy tego nie kupują, voilà, szanuję. Ja też przez 23 lata nie mogłem się z tym pogodzić. Bo to, co dzisiaj tak wypływa, ja ten wniosek wysnułem na początku 1990 roku. Ale nie mogłem się z tym pogodzić przez 23 lata. Mniej więcej od początku 2013 pogodziłem się już z tym i zaczyna mi coraz bardziej sensowną całość się to układać. No dobra, a więc będę to popularyzował. A wy, jeśli też kroczycie w tę stronę, popularyzujcie to dalej. Jak podoba ci się któryś mój post, bierz go, gdzie tylko możesz. Udostępnij, zawsze może ktoś tam skorzysta. To już nie chodzi o żadne budzenie się. To już chodzi po prostu o zdanie sobie świadomości, kim jestem, gdzie jestem, o uświadomienie sobie tego. Kto chce, bo nie, to nie. Jego rzeczywistość będzie wyglądała zupełnie inaczej, zgodnie z tym, co on twierdzi. No, wolna wola. Także wracamy, dziękuję za uwagę. Do następnego razu.